Adela Maziarek, Natural Crop Poland. Mamy początek kwietnia. Warunki atmosferyczne przez ostatnich kilka dni w naszym kraju to jest roller coaster. Jednego dnia mamy piękną słoneczną pogodę z temperaturą powyżej 15 stopni, a następnego dnia pada deszcz lub śnieg, a temperatury mocno lecą w dół. Takie wahania temperatur na pewno negatywnie odbiją się na kondycji roślin, ale z drugiej ze strony mocno utrudniają Wam wykonywanie zabiegów ochronnych, bo albo nie jesteście w stanie wjechać w pole, bo jest za mokro, a niestety fazy rozwojowe roślin szybko uciekają, a jeżeli już możecie wjechać w pole, to temperatury są na tyle niekorzystne, iż obawiacie się, że ten zabieg może być nieefektywny. Co w takim wypadku możecie zrobić? Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie Natural Crop SL. Jedyny na rynku nawóz dolistny z funkcją biostymulatora i adiumanta. Jego obecność w mieszaninie to szereg korzyści, zarówno dla roślin, jak i dla Waszego portfela. Natural Crop SL zwiększa skuteczność zabiegów ochronnych, poprawia przyswajanie makro i mikroelementów, nawet w niekorzystnym pH cieczy. Przyspiesza regenerację i wzmacnia mechanizmy obronne roślin w warunkach stresowych. Odżywia łatwo przyswajalnym azotem aminowym, a także wydłuża zwilżenie liścia. Dzięki wysokiej koncentracji składników aktywnych już dawka półlitrowa jest bardzo skuteczna, a to zaledwie koszt 15 zł na hektar. Jeżeli więc chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat tego rozwiązania, zapraszam do kontaktu.